Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, za mną jest standardowo Dyzio. Cześć, witajcie. Tak, czyli ja, mój Yang i ja jestem Yi. I moi drodzy, dziękujemy wam za wszelkie komentarze dotyczące poprzedniego odcinka. Wiem o tym meteorycie, ja chyba mówiłem, już teraz nie pamiętam, bo to nagrywaliśmy w sumie dawno, przed twoim wyjazdem chyba był tam ten odcinek, nie? Tak. Jakieś 3 tygodnie temu, więc trochę czasu minęło. Przypominam sobie teraz właśnie, że tak, Driada, tak jak pisaliście, Driada właśnie przychodzi po pokonaniu pierwszego bossa, to od razu wam mówię. I meteoryt spada też chyba po pokonaniu pierwszego bossa, jakoś tak, chociaż ten meteoryt totalnie randomowo spada, więc to nigdy nie ma pewności, co kiedy spadnie. Ale go zdobędziemy. No. Albo tak, no. A co dzisiaj robimy? Idziemy do kopalni. Tak, słuchajcie. Przed korupcją. Nie mamy za bardzo w chwili obecnej możliwości tutaj, nie wiem, chociażby walki z bossem. Jeżeli udałoby nam się dzisiaj ogarnąć Gravity Potion, chociażby 2 albo 3, bylibyśmy w stanie poszukać latających wysp, które są, i jakby się udało ogarnąć 2 Star Fury, no to myślę, że już wtedy moglibyśmy powoli próbować zajowce Tul, tylko że oczywiście musimy, wiecie, no, porobić sobie troszeczkę rzeczy i tak dalej, prawda, bo to porywać się na bossa w kaktusowej zbroi to tak trochę lipnie, nie? Ale zawsze lepiej, tak? No, hardcore, pewnie. No. Ja w ogóle, wiesz co, muszę, ja w ogóle będę musiał nam ogarnąć receptury na potki, bo pamiętam, że tam jakieś można już zrobić, chociaż Gravity Potion chyba nie zrobimy, bo w Gravity Potion był chyba potrzebny obsidian. Nie jestem na 100% pewny, ale jakoś tak. A tutaj wiesz, most zbudowaliśmy. Tak, ale tu możesz przejść wodą. Spokojnie. Nie utopisz się, panie, nie utopisz. Na przyszłość. No dobra, na przyszłość. Dobra, to ja nam tutaj drogę oczyszczę trochę ze slajmów. No, także jestem bardzo ciekaw, kto ile dzisiaj zginie razy, bo idziemy do kopalni. Ani razu. No, tak, akurat, nie? Ostatni zginąłem. Ja już to widzę, jakby nie umieramy w kopalni. No chyba dziś się podkopiemy. Ty, nie zapominaj, że my w poprzednim odcinku to dom budowaliśmy, więc to ciężko zginąć. No właśnie, dlatego mówię. To jest bardzo ciężko zginąć. Dobra, czekaj, spojrzę na mapę, to miało... Tu mieliśmy się wkopać, dobra, czyli musimy przejść jeszcze pustyni kawałek. Mhm. I tam jak się nam pojawi taki większy zielony teren, to tam będziemy się wkopywać w dół. Ja sobie nie przypominam tutaj pustyni. Nie no, tu byliśmy, dochodziliśmy do końca. No ja wiem, że tutaj byliśmy. Nie przypominam sobie pustyni. Wiem, że z prawej była pustynia. Mhm. Znaczy z prawej też jest. Jest z prawej, no. Lewej. Ale już widzę nasze mosty profesjonalne, także... No, to są, wiesz, no to w ogóle... dlaczego nie mogę... Aha, dobra, okej. Okay. Myślałem, że nie mogę go dozabić. Kurczę, słuchajcie, mi naprawdę w tej terarii tak brakuje butów. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy buty jakieś wykopiemy, wiesz? Poza ten kaktus ci dasz. Do jedzenia. Do jedzenia, no to smacznego. To wiesz, chyba już zacznę na pogotowie dzwonić, bo ktoś zjadł kaktusa. No, ktoś musi zginąć, to będę ja, jedno z kaktusa. No. By the way, ja sobie, moi drodzy, w międzyczasie ogarnąłem 3 gwiazdki już mam, więc jak wiecie, ja będę magiem, Dyzio będzie warkiem, więc tak. Będziemy sobie tutaj wszystko ładnie kombinować, ale to jeszcze. Ja bym się tam do jaskini wkopał. Na dole, o, bo tam panie, mamy różowego slajma. Jakiś boss? Nie, to wiesz co, nie jest, znaczy ogólnie jest boss slajmowy, tylko że on pojawia się dopiero kiedy jest deszcz slajmów, ale to będziesz wiedział kiedy. No tak. Będą padać. Natomiast ten slime daje dużo hajsu ogólnie. O, golda 20 mi dał. Pretty in pink. No, aha, bo no tak, bo dostałeś pewnie za zabicie tego achievementa. Tak. Dobra, to ja... Nie, tu kopiemy, chodź. Ja kopię prawą, ty lewą stronę. Dobra, już. I lecimy w dół. Ogólnie, jak widzicie, też wziąłem ze sobą spelunkera, czyli potkę, która, no, mamy niestety jedną, więc będzie trzeba ją używać rozsądnie. Ty, wiesz co? Ty masz jakieś pochodnie? A zaraz ci powiem. Bo ja ani jednej nie wziąłem, tak samo świetlików nie wziąłem. Nie, nie mam żadnej. Dobra, wiesz co, to czekaj. Ja mam jeden recall potion, na razie nic tu nie rób. Ja wezmę nam świetliki, wezmę nam pochodnie, żeby były. Nie, mam, 27. Masz? Ale to i tak jest trochę mało, czekaj. Pochodnia, tu mam jakiś żel, to zaraz zrobię jakieś tam pochodnie jeszcze dodatkowe. Gdzieś było drewno. To są te płyty. Ej, gdzie my mamy drewno?
przecież ogarnia. A, tu jest, dobra. Ja mam przy sobie. No ja też mam. Dobra, czekaj, to zrobię z całości. No, akurat dwa staki mi wyszły, także spoko. Ale wiesz co, nie widzę, a masz świetliki? Nie. Kurczę, wydawało mi się, że my tych świetlików to mieliśmy tak, bym powiedział, dużo. A tu się okazuje, że nie mamy w ogóle. Nie mam, nie miałem ani jednego, wiesz? Troszkę lipa. Czekaj, tu nie ma? Jest. Nie ma. No dobra, trudno. Czekaj, to ja się już tam do ciebie teleportuję. Dobra, i chodź, lecimy w dół. Cheater. Eta, no co cheater? Co cheater? Takie podki są dostępne w grze. Co ty mi tu insynuujesz, no, panie? Dobrze, no. Co ty mi tu insynuujesz? Wiesz, jak one się później przydają? Czy to jest złoto? Tak. Dobra, to złoto kopiemy, bo złoto musimy mieć najlepiej złote zbroje. Bo kilof masz złoty, tak? Dokładnie. Dobra. O, i teraz, i to jest też rzecz, którą pisaliście bodajże w tym pierwszym odcinku, który nagrywaliśmy, czyli ten... Teraz jest szósty, to w czwartym bodajże. Że złoty kilof może niszczyć ten demonit. Dobra, to już wiem, więc to będziemy na to uważać, także jak się pojawi, wiesz, coś świecącego... To tam w prawo było. W ziemi. Fioletowe. Ale wiesz... Ale wiesz co, to jest akurat sporo, ale moim zdaniem totalnie się chyba nie opłaca kopać demonitu na mapie, dlatego że wiesz co, że z bossów wylatuje tego tyle, że możesz sobie spokojnie zbroję zrobić. No ale no to wiesz, zanim bossa zabijemy. Nie, wiesz co, czekaj, chodź, kopiemy się, czekaj, jedno w bok, żebyśmy ominęli tą wodę, o i tutaj w dół. Wiesz, zanim zabijemy bossa i wypadnie z niego demonit, to my prędzej go wykopiemy. Znaczy wiesz, demonit wypada zawsze. To nie jest tak, że wiesz, to jest wszystko tam, powiedzmy, randomowe. Demonit wypada zawsze, zawsze wypada hajs i jakieś tam inne mniejsze rzeczy. Są oczywiście rzeczy typu na przykład, nie wiem, jak takie banery, czy banery albo trofea. No. To jest coś takiego, ale to wiesz. O, tu jest chyba safir w ogóle. To czekaj, to jest safir? Tak, to jest safir. To czekaj, ja to wykopię, to od razu ci haka zrobimy tego, co ja mam. Ok. Tam nam trzy sztuki brakowały. A, tam meduza na dole. Tak, widzę. Kurczę, zastanawiam się, czy tego spelunkera już nie odpalić, cholera. To ty kopiesz. No, dalej kopię. Aha, to u mnie skopiesz w miejscu. Tak? No o, teraz jest dobrze. No niestety, słuchajcie, to jest Steam, on ma jakieś takie chwilowe lagi, niestety. No. A hamak, w sumie nawet nie sprawdzaliśmy, czy działa, już jak już mamy tego Steama, to już wiesz. Jak już Steam działa, to... No. Daj tyle. Tak, czekaj. Tutaj się wkopmy, bo tutaj chyba ogólnie będzie ten... Nie w tą stronę kopiesz. No wiem. Do mnie. Czekaj, ja dziurę wykopię, żeby tą wodę spuścić. Ale to ci nic nie da, to daj sobie spokój. Tak, tu jest marmur, więc tutaj bardzo możliwe, że zaraz nam się pojawi znowu, wiesz, ten taki z tymi dziwnymi typami, nie? Także tu trzeba uważać, także kopmy tak w miarę, wiesz, powoli. Ostrożnie. Stój. A, widzisz, patrz. Widzisz, jak wyliczone? Dobra, czekaj. No, ile jest skrzynek? Ile jest? Slime? Dwa slimy? Tak, tylko wiesz co, to są slimy, ja w sumie nie wiem, jak one się... Pająk jak one... Ten i o Jezus, sobie. Kochany, nie za dużo ich was tam jest, pany. I jeszcze nietoperze. No tam nietoperze, to najmniejszy pikuś. Najgorszy to są ci z włóczniami. No, wiem. Bardziej wkurzający. Wiem. Dobra, czekaj. Skop. Dobra, czekaj. I teraz robimy to w ten sposób. O, wróć. Wróć. Czekaj, bo ja tu... A, czekaj. W ogóle to masz pochodnie. Dobra, dałem ci chyba. Możliwe. Nie uwierzysz, co zrobiłem. Nie wiem. Byłem w skrzynkach, dałem automatyczne sortowanie i z powrotem wróciłem do skrzynki linki. Masz jakieś linki? O, patrz, już cwaniak. Zobacz go. Już cwaniakuje, patrz. Ty trafił mnie, lol. Wiesz co? Nie mam. Nie masz. Holender. Myślałem, że mam bomby, ale bomb też nie mam, niestety. Nie no, tam bomby to tam... Szkoda marnować bomby. Bombów chyba mamy 17 w tym. No tak, o tym mówię. W skrzyneczce. Dobra, czekaj. Tu będzie jakiś mniejszy skok, to w razie czego będziemy mogli... Może nam się uda uciec. Tak, już to widzę. Tutaj dawaj schodki w dół robimy.
Czekaj, zrobimy no to inaczej. Weź tu zrób taką dziurkę jeden na jeden i pójdźmy tam. O, dasz radę, dobra, no. Zajebiście. To czekaj, wiesz co, to możemy w sumie też ogarnąć to w ten sposób. Ile pochodni rozświetliłeś? No wiem, ale tych pochodni to mamy sporo, więc... Dobra. Dobra, to wiesz co, to ty tam, a ja się tutaj... Ja o, tutaj... bomba leży. Ja to pozbieram szybko. Dobra, możesz się już do mnie tutaj ogarnąć. Spoko. Dobra, padło wszystko. Nie, jeszcze dwa. O, teraz padło. Dobra. To masz lagi. No, niestety. Niestety. Dobra, po prostu... O, czekaj, czy to jest to, co mi się wydaje? Tak, tutaj mamy, zobacz, chodź tu do mnie. Czekaj, bo tu mam jeszcze skrzyneczki. A ja, mój drogi chłopcze, znalazłem dungeon, a w dungeonie w skrzyneczce mamy... Świetnie. Co masz? Nic ciekawego. Ja zabieram schody. Mamy Band of Regeneration. No ale to raczej ja użyję, bo to też daje regenerację, znaczy więcej many o 20. Wiesz, musimy ogarniać jak najwięcej tych właśnie takich właśnie tych pomieszczeń, bo w nich są poukrywane te, wiesz, przedmioty takie, o których ci tam mówiłem. No. Także to jest dosyć ważne. O, krab. Aha, czekaj, bo tu gdzieś musi być przycisk. A, tam jest przycisk. Bo ogólnie, nie wiem też, zobacz, widzisz, tam jest ta taka statua kraba, widzisz ją? Gdzie? No tam, widzisz? Na końcu tego pomieszczenia po prawo. I zobacz, jak klikam na przycisk, to widzisz, co się dzieje? To tak działa. Później z krabów chyba, nie pamiętam dokładnie z których potworów, ale wiem, że są potwory, z których wylatują jakieś rzeczy, pomimo tego, że one się spawnią na zasadzie tego. Na zasadzie właśnie tych... O, fuck! Ej, ty uważaj, tam są trzy! Kurde. Wiem, właśnie... Czekaj, zabiłem tu jakiegoś typa. Cicho, plici. Ucieknę? Uciekłem, dobra. Wiesz co? Ja myślę, że ominiemy ich chyba. Dokładnie, nie ma co z nimi walczyć. Chociaż tam jedna skrzyneczka jest jeszcze do zlotowania. Gdzie masz skrzynkę? Znaczy, no, skrzyneczka, beczułka na nas kasą. Ale wiesz co, te w tych beczkach to tak szczerze powiedziawszy nie ma za bardzo nic ciekawego. Dobra, chodź tutaj do mnie. Cholera, czekaj. Idą do ciebie. Nie idą. Oni są na tobie sfokusowani. No właśnie. Już nie. Chociaż slime do mnie wpadnie na imprezę. Dobra. Chodź tutaj do mnie teraz. Ja zamykam ich. Jakoś jak też radę. Dobra. Czekaj, teraz tak, tu jest, widzę. Tu jest woda pod nami. Piranie? Nie, to jest ryba, zwykła ryba. A nie, jest pirania. Mówiłem. Nie mamy tych, no. Z tym jest trochę lipa. Czekaj, to jest chyba, że srebro. Dobra, to czekaj, srebro wykopię. Dobra, widzę, że jest tutaj też hoplita kolejny, ale nie. Czekaj, mogę już się uleczyć? Mogę. Dobra, wiesz co? Ja chyba zaraz odpalę spelunkera. Odpalaj! I po prostu będziemy, wiesz co, się kopać na dół. Czekaj, przekopmy się tutaj trochę, żeby, wiesz, kopać po prostu się bezpośrednio w dół. Dobra. No to czekajcie, odpalamy spelunkera. Ja go nie będę widział, nie? Nie, ty nie widzisz, ale tu jest skrzynka. Okej. Okay. Zaraz za ścianą. Na dole czy w bok? Nie, w bok, tu zaraz, o już, o widzisz, jest. A ty. A w skrzynce flare gun, no możesz sobie zobaczyć, co tam jest. No. Waterwalk. Nie o, jest źle. Potion. Tak, i możesz po wodzie chodzić, mamy. Dobra. Mhm. Spoko. Tak, chodź teraz do mnie tutaj, musimy się przykopać, bo tu widzę, że jest ten. Ja to zabieram. Serducho. Tak, pozbieraj. Co tam jeszcze masz? Serce widzę, że jest obok. Ile masz życia? 140. 140, czyli teraz to jest moje serducho. Dobra, tu już na prawo się kopiemy. Co
Tu jakiś grzyb, tu jakieś te... Nie, no tutaj jest po serce. No i naszym głównym zadaniem, moi drodzy, jest dzisiaj ewidentnie złota jeszcze nakopać i na pewno jakąś skrzynkę jeszcze dodatkową, bo z tym mamy problem niestety. Mam has 5 już. No tak, ale wiesz, w tych skrzynkach też nie było jakichś super fajnych rzeczy niestety. No, myślałem, że puste chcesz już robić. Nie. Nie, bo potrzebujemy na pewno... O, widzę, że jakieś hajsy tam są. To dobrze. Potrzebujemy na pewno tak. Buty. No. Bo buty dają nam speeda. Jakieś inne... Czekaj, a dobruziu, to jest sealed. To właściwie można go skopać, bo mamy tą chyba maszynę, nie? Do przerabiania. Tak. Możemy go ładnie sobie całego skopać. Może nam się jakieś złoto dogarnie nowe. A z tego złoto leci, czy...? Z tego różne, wiesz co, rudy lecą. Dobra, tu już nie ma. Dobra, pod nami jest serducho. Dobra, czyli ja teraz sobie ogarniam Life Crystala. Dobra, i co tu dalej mamy? Tutaj nic nie widzę. Aha, ja, weź tu... O kurde, czekaj. Możesz tu rzucić... O, właśnie, joysticka. Kurde. Czekaj, ale tu... Nic specjalnego nie ma za bardzo. No niestety. Kurde, jeszcze ta wredna, chamska... No nie! Teraz możesz mieć problem z wyjściem. Nie, czemu? Tak, widzisz? Dobra, to teraz chodź do mnie i kopiemy się w dół. Poczekaj, teraz muszę sobie zrobić kładkę. Tylko pamiętaj o poziomie wody, nie? Żeby cię nie udławiło. Spoko, spoko. Robię sobie kładeczkę i pięknie, zobacz. Ile jeszcze? Mam jeszcze 2 minuty z pelunkera. A mamy jeszcze jednego, czy nie? No właśnie, nie, mamy jednego tylko. Niestety mamy tylko jednego, dlatego to trzeba, wiesz, w miarę szybko robić. Chociaż ogólnie na samym początku pamiętam, jak grałem i z reguły miałem, powiedzmy, jednego spelunkera, to wiesz, jak robiłem? Robiłem sobie po prostu w ten sposób, że kopałem od razu tunel, długi tunel, odpalałem spelunkera i po prostu spadałem w tym tunelu. I wiesz, i widziałem, jeżeli coś było w okolicy fajnego, tutaj na prawo, na lewo się kopiemy. Jeżeli było coś fajnego, to po prostu, wiesz, sobie ogarniałem i wiesz... No dobrze, do mnie chodź, gdzie tam. Coś tu jest, dziura jakaś. Ale... Jak coś będzie, to ja ci będę mówić. No tak. Ja widzę wszystko. Wszystko widzę, jestem wszechwiedzący. Tak, widzący, złoto. Tak, to jest złoto. O Jezu, jestem jeszcze krab. Tak, wiem, widzę, na górze też jest. Czekaj, tu krabatko, nie umrzyj tu, dobra. Oko. I tu jest sporo właśnie... No, kurde, wypierdzielaj mi z tym głupi slajmy. Oh. Tam jest skrzynka. Tak, tam jest właśnie skrzynka. Właśnie do tego dążyliśmy. Zobacz, co jest tam w tej skrzynce. Już, chwila. Healing Potion, Hunter Potion, Recall Potion, Dynamit i... O, jaka ładna broń zielona. Boomerang, Zalanus, Enchanted, 13 mele, 9 criticali, plus 5% critical strike chain, szansa, no, na krytyczny strike. To powiem ci szczerze, że to jest chyba będzie lepsze od tej broni, którą masz. No tak, bo ja mam 9 mele. Minus 8 i no. Minus 18 damage'u. Minus 18 damage'u? Aha, więcej. No to jest taka, bym powiedział, całkiem spoko dla ciebie, nie? No. Mógłbyś super, tu, mógłbyś no przyjść, tylko... wiesz, jednakże... pozbierać dynamit na przykład jeden, bo ja nie mogę już. Aha, a mi się właśnie spelunker skończył. Dobra, pójdź skrzynkę, dobra. Wezmę, zbiorę. No, tylko że właśnie skończył mi się, a nie masz tam żadnego spelunkera, nie było? Kurde, ja to teraz... O, czekaj, bo jest ten... Hunter Potion, ale co to jest? Hunter Potion pokazuje przeciwników na mapie. Także go na razie nie wypijaj, tam po prostu trzymaj, żeby było. Ktoś idzie? Dobra, chodź tu do mnie, możesz. Uważaj, bo tam zombie idzie. Do ciebie. Nie do mnie. A, bo ty stoisz nie. U mnie w miejscu. Aha, no tak, lagi. Wiesz co, ten bumerek by był fajny, ale on bije po 7, nie? A tamta twoja broń po ile bije? Zaraz, zobaczę, tylko zabiję tego zombiaka.
Zaraz ci powiem, tylko jakiegoś potworka muszę znaleźć. To coś tu... O, jest ta. A, po 7 też. Też po 7. Ale wiesz co, bumerang ma lepszy zasięg, więc teoretycznie bumerangiem możesz, wiesz, coś poogarniać. No. Tak? Powiedz mi, ile masz w ogóle rudy złota? Gold barów mam 5. A ora? 9. No, to mało. A to gold barów się nie da przerobić? Znaczy nie, no gold bary to już są, wiesz, przerobione na, już można z nich wytwarzać rzeczy, tak? Tylko wiesz, chodzi po prostu o to, żebyśmy mieli dobrze na jakieś ewentualnie, bo ja w chwili obecnej, jeżeli chodzi o mój set, to mam właściwie tylko złote buty. No, a ja mam srebrny hełm tylko. Oj, tam na dół nie idź. Salamandra. No, ale salamandra teraz to tak trochę kurczę. I złoto chyba, czy coś? Słucham. Nie, tam jest iron. Emeraldy mam. Ale wiesz, to tych takich surowców, tych klejnotów, to tak szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, one właściwie są tylko potrzebne, wiesz co, do robienia ewentualnie kolorowych pochodni, no i ewentualnie haków, tylko że haki to tak, haki, na haka już mamy na pewno dla ciebie, więc tutaj, bo mamy 7, a w domu jeszcze tam jest sporo. Tak, się kopiemy w dół? Tak, myślę, że nie? Tak. Salamandra. To czekaj, to na lewo. Obejdziemy ją po prostu. Zabijemy ją! Nie, no spoko, możemy spróbować, tylko ja nigdy nie walczyłem chyba z salamandrą jeszcze, wiesz, więc nie wiem jak ona... Dać ci ten? Oho. O, fuck! Rzuć tu tą, jak mo... A, czekaj, tu już nie ma wody. Spoko, zaraz się spuści ta woda cała tam na dół. Mhm. No, piękny. To czekaj, tu właśnie możemy się kopać. Czekaj, ja sobie tam rzucę jednego tego świetlika. O. Mhm. Chyba rzuciłem. O, akurat rzuciłeś, jest serce. Czekaj. W lewo trochę, w lewo. O, teraz czekaj, dół. Czekaj, dam ci. Masz. Jak się daje? Prawy. O, masz? Aha, dobra. I teraz próbuj czekaj, tu. Bić przez ten, przez ścianę, bo chyba nim się da przez ścianę bić. Nie, bo się nie da. Dobra, czekaj. No i teraz skupczemy, bo one tutaj niektóre nie powchodzą. Tylko właśnie z bumerangiem jest ten problem, że on się, wiesz, cholera cofa, no. Tak? Spokojnie, one sobie tutaj ładnie poumierają za chwilę. Także chodź tutaj mieczem, może nawalają tą swoją dzidą i... A no tak. Ale masz dzidę. Możliwe. O! Coś poleciało. Dobra, salamandra już leży. Okej, okay. No i teraz serducho jest twoje, piranie. Nie? Czekaj, bo o, mam też... nie mam miejsca na serducho. Plus. Aha, no to czekaj, to ja ci go wezmę i później ci go w domu dam. Tak, jak ktoś helmet po prostu wyrzucę, o. Ty go zgarnąłeś, jak zwykle. Mhm, tylko teraz... masz, o. Dobra. Jak chcesz jakiś sobie przedmiot, wiesz co, wywalić, to po prostu przyciągnij go sobie do kosza, wiesz? Masz no taki tak, koszyk, tak, tak. Nie? I wtedy nie musisz... O, niebiesko tam jest. No. Co kopiłem? Dobra, to chodź, w sumie możemy się tam przekopać na tą stronę. Coś może ciekawego. No w ogóle chyba widzę, tam widzę chyba, że w ogóle jest marmur, więc można, może coś będzie fajnego. I wody też tam nie ma za dużo. No. Jest zombiak. Czy coś? A czekaj, a ja nie mam czasem... Czekaj, to jest increased... A, ja mam jojo w ogóle. No. Patrz. Jojo jest na tyle fajne, że można nim sterować, ono chyba bije, ale jakoś nigdy, powiem wam szczerze, jakoś jojo nie używałem, więc chyba nie zamierzam. No to jak nie? To nie. Chcesz jojo? Mam swój hak czy tam coś. Dobra, o patrz, już tutaj do nas, oho, tak, już hoplici, aha. Czekaj, wiesz co, ja im tam dynamit wrzucę. Bito, bo... Przyleciało no wiem, do nas, czekaj, widziałem. Wrzucam tam dynamit. Bum. No. Całkiem ładnie rzucony. No. No dobra, i teraz możemy zejść na dół, bo tutaj chyba już żadnego typa nie ma. To jakaś pirania. Slimy. A tam slimy to wiesz, one akurat nie są jakoś... Tu jest chyba złoto. No możliwe.
Czekaj, to się wkupimy tutaj. Tu coś jest, jakieś oko, może wiesz? Tego... Bije po dwa. Aha, czekaj, tylko tu ci slime przyleciał. Po jeden bije. Ja właśnie, ja nie znam się, wiecie, naprawdę moi drodzy, ja się nie znam aż tak bardzo na tych wszystkich mobach terrariowych. Jak to się nazywa? Granit. Aha, to jest ten granitowy. Aha, czyli z niego granit blok wypada. No dobra, to czekaj, to ja sobie je zaraz zbiorę, tylko choć tego czekaj. Aha, dwóch hoplitów tam jest. No. Dobra, kopię złoto i mam złota prawie ponad 50 orów. Także może nam się uda jakąś ogarnąć zbrojkę. Dwa serca. I Lost Grid jeszcze. O i... Ale wiesz co, jest kurczę... Tak, zaginiona dziewczynka. Oho. Spróbujemy to zrobić bumerangiem, zobaczymy. O, idzie całkiem no, spoko. No, powiem ci, że zacnie. Dobra. Wiesz, no plus jest po prostu taki, że wiesz, nie musimy... Wiesz o co chodzi, nie? Dobra, to w takim razie ja biorę to jedno i ty bierzesz tamto. A ta dziewczynka nic nie zrobi? Zrobi, bo to jest ta ukryta taka, także trzeba 250 HP. No ona ma dużo, ale to jest nimfa. I to jest właśnie jeden z tych, to jest właśnie ta jedna z tych takich rzadkich, wiesz, NPC-tów, nie? NPC-tów? Także warto ją z... No NPC-tów. Aha, ona potem do nas przyjdzie, czy...? Nie, ona do nas nie przyjdzie, ale... Znaczy nie, no w sumie to jest powiedzmy potwór, no tak, przeciwnik, ale... No. O, menacing... O! I moi drogi, mam teraz przedmiot, który wykrywa nam metale. Tylko nie pamiętam, które dokładnie, ale jakieś tam wykrywa. Dawaj serce. Masz ten Life Crystal. Chcesz złoto? To czekaj, no zaraz i tak wiesz co, wracamy do domu w sumie, bo... Już tutaj chyba raczej jest okej. Okay. O! Traveling Merchant przyszedł, będzie... Ja pierdziele, chodź tu do mnie, patrz na to! Jakie bogactwo, nie? No. I tu jest w ogóle water chest. Z tego co widzę. Nie, tu jest detonator. Czekaj, to moment, bo to nam wysadzi. To nie wchodź tam czasem wyżej. Po prostu trzeba to wykopać. No to moi drodzy, wydaje mi się, tylko nie, bo woda. I slime wielki jakiś. Ale slime tu nie zejdzie, ma za małe przejście. Chociaż nie, teraz już przejdzie. Dobra, czekaj. Dobra, spadł na dół, to ja też nam się nimi zajmie, a ja nam tutaj to ładnie to złoto skopię. A ja widzę chyba złoto na dole jeszcze. Jeszcze na dole jest złoto? Świeci, wiesz. Zajebiście. No. Zajebiście, jeżeli słuchajcie, dobrze pójdzie, to oboje sobie ogarniemy sety złote i będziemy mogli spróbować Eye of Cthulha zrobić, tylko kurczę... I tak nie mamy w sumie tych... Bo tak jak wam... Tak jak słuchajcie, tak jak mi tam pisaliście że odnośnie właśnie tego Eye of Cthulha i tak dalej. No, nie możemy zrobić meteorytowego, bo po prostu meteoryt jeszcze nie spadnie, no tak? Jest tam delikatnie, ale mało, jest, ale jest... Jeszcze niżej, nie wiesz. Spadł. Tak? Dziura dobra, no to jakaś. Chodźmy tam. Bo tutaj chyba już więcej raczej nic nie ogarniemy, tu widzę jakiegoś slajma, tego, ale on tu nie przejdzie nawet. No. Aha, tam na górze jest slime, dobra, to ja już nam to wykopię. Możemy jeszcze zerknąć sobie tutaj na tą stronę, tego dużego slajma trzeba też ogarnąć. Wiesz, on widzę taką mało jakoś waleczny. Ale nie, tu nic nie ma. On nie wyjdzie, także możemy go sobie ładnie zostawić. Mm-hmm. Tego slime'a można jeszcze dziabnąć. Aha, on ciebie goni, uważaj. No slime, rzeczywiście. Ty, co tam? A, widzisz, co tam po boku? Ale to jest, wiesz co? To jest, my jest... Widzę. Ale ej, mi zostało 5 życia, nie? Zobacz, czy masz Recall Potion. Niebieska fiolka. Rekal. Wormhole, Rekal, tak. To się tepnij się do mnie. Wormhole. A bo w sumie nie tepaj się do mnie, ale czekaj, bo właściwie to my już tak tutaj już za dużo... Tam nie wejdziesz, bo musisz pokonać... bo to jest ten... To jest tam, gdzie... Dobra, to czekaj, to ja wracam też do domu. To pamiętasz, jak byliśmy, chodziliśmy no i tam wiem, był ten taki ziomek w takim jakby dungeonie. Tak, to tam możemy wejść dopiero jak pokonamy właśnie tego bossa, bo tam jest zamknięte przejście albo i się po przez prostu ścianę. Nie da. Nie przekopiesz się przez to właśnie. Tak jest właśnie, tak jest Terraria, wiesz, skonstruowana. Dobra, daj mi wszystkie gold ory i gold bary, do niebieskiej skrzynki rzucę. Dobra, a ja ci jeszcze zrobię haka.
Aha, czekaj, czekaj, zaraz, gdzie to się tego haka robiło? Tu chyba tak, mam Sapphire Hook. Mm-hmm. Masz haka? Jego sobie tam włóż do... Jak masz ekwipunek i masz zbroję, to na górze masz coś takiego jak equipment. To tam klikasz... Tak, to on się automatycznie. No, i teraz hak masz pod E. Spoko. No. Dobra, gold bar, gold ory. Dobra, przetopmy to wszystko i zobaczymy, ile nam tego wszystkiego wyjdzie. Bo ty co masz złotego? Ja ci powiem. Mam silver helmet, kaktus klatę, iron spodnie. Iron spodnie. Kurde, to wiecie co, jest trochę lipa, bo myślałem, że nam tego złota wyjdzie więcej, a mamy tylko 44 to sobie zrób. 44 sztaby. Znaczy wiesz co, ja złote buty już mam. Ja, zauważyłem, że ty jesteś tankiem, choć dam ci złotego chesta. Dziękuję. Masz złotego chesta. Także go sobie załóż i niestety ja ze złota nie mogę już nic więcej zrobić. Także, kurczę, jeszcze gdybyśmy mieli, wiecie, potki, tak, te do Gravity, to byłoby prościej. Wiesz co, ja nie wiem, słuchajcie, czy my czasem, moi drodzy, nie zrobimy czegoś takiego, że my sobie z Dizziem po prostu trochę poszukamy może tych, albo może dajcie nam po prostu znać, jakbyście chcieli to zobaczyć, bo w sumie dla nas to różnicy nie ma. Jeżeli lubicie, jak chodzimy po kopalniach i tak dalej, no to może wam się to spodoba, no ale musimy po prostu wyszukać jeszcze więcej złota, jeszcze więcej innych surowców i w szczególności poogarniać sobie te przedmioty dodatkowe, bonusowe. Dokładnie. Bo to może być, wiesz, no różnie. Ja jeszcze, wiecie, zaczekajcie, zobaczę, czy mogę jakieś może jeszcze inne sztabki przerobić do Coopera, no, ale z Coopera to ja gówno zrobię. To mamy jeden tin bar, naprawdę majątek, srebro. Srebra mamy 9, więc też nie za bardzo. Masz jeszcze gdzieś ten... Masz może u siebie w ekwipunku ten... Jaki? Co? Co? Sealed? Sealed block. Sealed, szukam. Sealed. No wiem. S-I-L-T. Mam diament. Taki szary, nie? Powinienem chyba gdzieś mieć. A w ogóle mam pistolet, nie? Na flary. To jest flare gun. Masz. Ale to jest bez sensu. Ile tu tego masz? O, 8, aha, 18. Myślałem, że chyba więcej tego wykopaliśmy. Tak, i możesz tym strzelać. I jak to na przykład strzelisz do ściany, to się przyczepia i oświetla. No to flara. No. To się przyda. Tak. Ale to chyba też tam jakiś pojedynczy, jakieś tam, wiecie, małe damage to chyba też zadaje. No. No. Dobra, to mogę wyrzucić. No dobra, ory nam się całkiem spoko robią. Ale i tak nie wypadło nam nic ciekawego. Czekaj, w ogóle... Recall Potion. Dobra, czekaj, jeszcze tego Traveling Merchanta zobaczmy, co on dzisiaj sprzedaje. Ammo Box, Zebra Skin, Brick Lever, Mysterious Cape, Fancy Dishes... Aha, czyli nic, znowu nic specjalnego. Zresztą i tak nie mamy w sumie na razie tyle hajsu, żebyśmy mogli cokolwiek z tym zrobić. Więc ten, no chyba na dzisiaj to tyle, no bo już tu, słuchajcie, naprawdę totalnie nic więcej nie wymyślimy. Jak uda nam się ogarnąć pierwszego bossa, to tu już będzie lepiej, bo wiecie, będziemy mieli lepsze zbroje. Jeżeli spadnie meteoryt, będziemy mieli szczęście i spadnie meteoryt, to będziemy, ja będę przynajmniej mógł już troszkę więcej robić, bo będę mieć całą zbroję z meteorytu i pistolet, przez co będę walić z magii, a nie będę tracić many. A Dyziowi się coś ogarnie, chociaż tobie chyba raczej zrobimy demonitowy set. Nie działa. Tak, musisz to połączyć kablem. Ale nie mamy jeszcze dziewuchy od kabli. Miałbym ekspa. Także to ci nic niestety... Także to, ale to nie, to nie daje ekspa, nic nie daje, tak na dobrą sprawę. Są posągi, które faktycznie dają, i o ile dobrze pamiętam, to na pewno meduzy dają glowsticki. Bodajże chyba... Chyba kraby też... Nie kraby. Albo kraby coś dawały, już teraz nie pamiętam. To no. Sobie tam ogarnę na wiki, czy coś w tym stylu. Także dobra, no słuchajcie, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. W sumie, co, jedną część no, zrobiliśmy wtedy. Także... Nie zginęliśmy. No pewnie, zawsze coś zginąłem. I sorry. Nie zdobyliśmy... Tak, ty zginąłeś, to. Ha, 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 nie ja. Także co, Wojtek. Ze mną był Dyzio. Byłem ja i standardowo, jeżeli wam się podobało, to komentujcie. I tak, i lajkujcie nasze materiały. Pa, pa. Także co, trzymajcie się, cześć, pa, pa.